dziękujemy bardzo. Klub Tańca Towarzyskiego Promenada. Jeszcze raz wielkie brawa. Zobaczyliśmy dzisiaj w tańcach standardowych i w tańcach latynoamerykańskich. A instruktorem, opiekunem klubu Tańca Towarzyskiego Promenada jest pan Roman Dulny. Wielkie brawa. Proszę państwa, zapraszam na scenę ostatnią już dzisiaj solistkę. Będzie to Aleksandra Ciężka w piosence Magdy Fam pod tytułem Kłamstwo. Wielkie brawa. Proszę państwa, teraz absolutna premiera. Pierwszy raz grupa taneczna No Rules w układzie tanecznym do piosenki w kompozycji Piotra Rubika. Niech mówią, że to nie jest miłość. Wielkie brawa!
pachnący chlebem dom, strącę śmianą buzią twą. Wszystko, co od ciebie mam. Ubiorę, ubiorę, ubiorę.
Państwa bardzo serdecznie. Mamy okazję poprowadzić dalszą część jarmarku opatowskiego. Zdzisław Staniszewski, dyrektor Opatowskiego Ośrodka Kultury. Pani Barbara Kapińska, kierownik Radia Opatów. Bardzo nam miło. I poprosimy teraz na scenę panią burmistrz miasta Wiedźminy w Opatowie, Krystynę Kielisz. Zapraszamy, aby otworzyła oficjalnie jarmark opatowski. Państwu. Witam serdecznie wszystkich gości przybyłych na dzisiejszy jarmark opatowski. No aura nam trochę nie dopisała, ale myślę, że zespoły artystyczne, które już występowały i te, które będą, na pewno rozgrzeją do czerwoności opatowską wspaniałą publiczność. Szanowni Państwo, tradycją jarmarków opatowskich są kirmasze, chociaż dzisiaj no, nie bardzo widzę tam wielu kupujących, jak również występy zespołów artystycznych. Na początku podziwiali Państwo zespoły artystyczne działające przy Opatowskim Ośrodku Kultury. Przed nami kolejni goście. Będą to Marek Fijałkowski i... Iwona Niedzielska. Kolejny zespół to zespół cygański. Będzie również zespół pieśni i tańca Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. No i jak zwykle na jarmarku gość. Myślę, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. A gościem dzisiejszego jarmarku jest zespół Łzy. W imieniu organizatorów życzę Państwu udanej zabawy. Na zakończenie, po koncercie zespołu Łzy, oczywiście jak nie będzie lało, będzie wspaniały pokaz ogni sztucznych. Jarmark Opatowski 2006 uważam za otwarty. Duże brawa. Pani burmistrz miasta i gminy Opatów, Krystyna Kielisz, brawa. Proszę Państwa, a teraz artyści związani z Radiem Kielce, czyny. Iwona Niedzielska. Stan tutaj. I Marek Fijałkowski. Zapraszamy na scenę. Stan tutaj. Człowiek o 100 włosach. Włosy bujne jak na wiosnę młody las, falujące złote kłosy zadziwiały cały świat.
fryzjer wcale nie chciał ich obcinać. Miałem bujną krzywę jak u lwa, ale dziś mi zszedła mina, bo po włosach zniknął ślad. Jestem łysy, nie mam włosów, zostały po nich wspomnienia. Jestem łysy, to mój sposób, żeby uniknąć siwienia. Hej! Bom, 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 bom. Ładnie wyglądasz, ale tu ci się trochę odkleja. Jak Michaelowi Jacksonowi. Bom, 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 bom. Teraz powodzenie mam u kobiet. Mówią, że w miłości jestem as. To wychodzi mi na zdrowie i od głowy bije blask. Dzisiaj ani włosa nie żałuję. Krzewień wyrzuciłem, palgo czort. Już na łupież nie poluję i nie dla mnie łożę gołu. Zostały po nich wspomnienia. Jestem łysy, to mój sposób, żeby uniknąć świenia. Dzień dobry wieczór, witam serdecznie oficjalnie. Ja się nazywam tutaj i musicie przyznać, że mam nazwisko na miejscu. No, tutaj. Ale znany aktor i satyryk Stanisław Tym powiedział kiedyś wszystkim ludziom, że ojciec go zrobił tym. To mnie zrobił tutaj? No ale jak mnie zrobił, każdy widzi. Zacznijmy od czaszki. Tutaj. Tu jest miejsce na włosy. Moja żona gdzieś wyczytała, że podobno łysi faceci są lepsi w te klocki i częściej mogą. Od tej pory nabytą od ruskiej maszynką do szczerzenia baranów, codziennie rano goli mi głowę. No i niestety tak wygląda. Dalej te wąsy. Sąsiadka mnie niedawno zapytała. Matko Bosko, jedyno kochanio, panie tutaj, a cóż pan robi, że te wąsy panu tak stoją? Wiagrę biorę. No i kobitka na 10. piętro z tego strachu uciekła, ale Viagra wynalazek tysiąclecia. Pokazali niedawno w prywatnej telewizji całkiem zdrowego faceta, co sobie z ciekawości łyknął tą niebieską pigułkę. I facet był cały sztywny. Poza tym pieprzył bez sensu przez 2 godziny. Oczywiście takie głupoty pieprzył. Ale te wszystkie nieszczęścia seksualne to przez co? Przez oglądanie telewizora. No przecież kiedy my się kochamy, to żona co chwilę robi przerwę na reklamę. Bywa, że w na niej odpowiednim momencie wyłącza się i zaprasza na następny odcinek za tydzień. Rozwiodę się absolutnie! Ta moja stara dziewica wyczytała w jakimś kolorowym czasopiśmie, że podobno dla faceta samochód jest przedłużeniem męskości. A jak się ma do tego fakt, że mój sąsiad kupił ze 30-letniego malucha? Mnie w każdym bądź razie marzy się autobus. No ale spojrzenie na miłość z wiekiem nabiera ostrości. Jak się człowiek za młodo żeni, to co wieczór zasypia z aniołem. A jak się na starość budzi, odkrywa, że miał wieczór z wampirem. Ale my tu gadu-gadu, a tu proszę Państwa, już przyjechała kolejna gwiazda. Mianowicie o słynnej trawce, która wyrosła jej w ogródku, zaśpiewa pierwsza dama polskiej piosenki Maryla Rodowicz.
był raj marihuany kępa, w ogrodzie wyrosła mi. To był maj, sąsiadka nawet prędka doniosła na mnie do klin. Pandzielnicowy przyszedł z kolegą i zniszczył trawy zielony łan. Do tej pory nie wiem dlaczego wezwanie do sądu na sprawę o trawę mam. Marycha mówią mi, gdy wdychasz to ciemni, głupia ty, głupia ty, głupia. Marycha, kto ją zna, ten z prawem kłopot ma i parę lat chceli śpi, smacznie śpi. Zaglądajcie częściej do ogródka, u was może nieoczekiwanie wyrosnąć też jakaś trawka. Tak jak nieoczekiwanie mamy kolejny przebój. Mianowicie musimy się teraz odnieść, proszę państwa, do pewnej sytuacji, jaka miała miejsce. Po balu mistrzów sportu wracał nietrzeźwy poseł samochodem swoim. No i w związku z tym specjalnie do tego posła przemówi teraz premier Marcinkiewicz. Otóż ja chciałem powiedzieć w imieniu tylko całego rządu, ale osobiście w swoim imieniu, że w związku z tym, że niektórzy posłowie jeżdżą po pijaku, ja proponuję wprowadzić wódkę w czopkach. Mnie się wydaje, że teraz wszyscy będą do toastu musieli powstać. Ja osobiście nie wyobrażam sobie wprawdzie tego bruderszafta, ale za to jak zatrzyma policja drogowa i każe chuchnąć, cała przyjemność po naszej stronie. Dobrze, że wczoraj w telewizji takich rzeczy nie opowiadał. Ale w każdym bądź razie, proszę państwa, w związku z tym specjalną piosenkę zaśpiewa zespół T-Love. Nareszcie zaśpiewa swój wielki przebój specjalnie na jarmarku opatowskim Kaja! Brawo do nowego! Jeśli stary wielki bum, ten super pustej szum, boję o swoje, to czy nasza demokracja? Jedni chcą ustawę wnieść, a drudzy mówią cześć, i z tego mój kolego nie przyjęła demokracja. Racja, brawo, jesteś już na to. Płacimy za to, prawy ulewego, szukam innego. Gdy mądry głowę traci, z wami się pogaci. Opa! Hop, hop! Kaja! Aleś pan podobny. No, proszę państwa, no taka Kaja, jaka cała moja kabaretowa lista wybojów, ale specjalnie o sytuacji w polskim kabarecie zaśpiewa teraz Bogdan Smoleń. Ani B, ani M, ani kukuryku. Myślę sobie teraz o tym laskowiku. Co się kurde z nami dzieje, że się naród już nie śmieje. Gdzie są tamte kabarety? Jaja były jak berety. Ani B, ani M, ani kukuryku. Żegnaj nam Smoleń, żegnaj laskowiku. Ani B, ani M, ani kukuryku. Dzisiaj zamiast błaznów mamy polityków. A właśnie, przerywamy program, aby dać specjalne przemówienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Chciałem powiedzieć, to Opatowa wysłała żona Marysia z reklamówką. Kazała mi przynieść lepszą pogodę. Ale odnośnie pierwszej damy, jak dotąd Polska poznała i świat piękną Polkę, teraz będzie musiała poznać moją żonę. Zapraszamy za usterki, wracamy do naszej rozrywki, proszę Państwa, bo jest dzisiaj wieczór bezalkoholowy w Opatowie. Właśnie, największy żart wieczoru. Wieczór bezalkoholowy. A dlaczego? Ano dlatego, że zaśpiewa najbardziej bezalkoholowa grupa w Polsce, Wódka Suflera. Pochorowali. Słyszę, jak mówi pacjent u lekarza: panie doktorze, nie wiem o co chodzi, ale w tym roku na wiosnę to mi się tak ręce trzęsą, łota. Pan pije za dużo wódki. Nie, połowę wylewam. A lekarz się wkurzył, włączył radio, a tam ich troje. A wszystko to, bo wódę kocham i bez gorzały nie potrafię żyć. Po pijaku policja złapała mnie, musiałem za kratki iść. A wszystko to, bo wódę kocham i na szczęście mnie nie ma mi świat. Mój adwokat obiecał, że wypuszczą mnie najdalej za 10 lat. Z tobą pragnę być do końca świata, ale dowiedziałem się, czy ty masz kacha. Razem z tobą pragnę być tylko we dwoje, nie kobieta wcale mnie, grupa na stroje. Marta! Ich dwoje, jak ich troje, a 40% Polaków podobno tęskni za powrotem do PRL-u. Zaśpiewa teraz dla Państwa Krzysztof Krawczyk. Mój PRL-u, byłeś mi naprawdę bliski. Mój PRL-u, byłeś dobry jak wielki brat. Dałeś mi pracę, dałeś mi spokój, dałeś talony, mieszkanie w bloku. Władzy nie dałeś, władzę wziąłeś sobie sam. Polska nie dał galony, władzy nie dałeś. Teraz piję wino i wymyślam tak, jakby tu jest dziwo. Rytm jest podna, zamiast pracy, pracy i nadziei brak. Ode lata płyną, kapitalizm nasz tak ma. Raduj się, kto może.
parodię, doszło do tego, że dzisiaj w Łopatowie będzie śpiewać formacja nieżywych schabów. O łapownictwie w polskich urzędach. Rzecz między nami będzie cicha. Z rączki do rączki koperta nie licha. A będzie mało, dodam. Dałem co miałem, szkoda. No i czego, czego jeszcze chcesz? W łapę wszędzie, bez koperty nie pokazuj się w urzędzie. W łapę wszędzie, kiedy dobrze posmarujesz, jakoś będzie. W łapę tajnie, wtedy fajnie się pracuje i wydajnie. W łapę coraz więcej i ty także miły wpadniesz w moje ręce. A właśnie, wpadł nam w ręce, proszę Państwa, ostatnio zlustrowany po raz kolejny były marszałek, były premier, pan Józef Oleksy. Witamy bardzo. Tylko włosy zostały. Proszę Państwa, to chciałem powiedzieć, że nigdy w życiu, ale to w życiu, nie byłem żadnym szpiegiem. Ale nawet gdybym był, to i cóż z tego? Przez dzień tak mi włos z głowy nie spadnie. Spokojna głowa, bo zaśpiewają chłopaki z zespołu Golec w orkiestra. Jedziemy chłopaki! Pole, pole, kłyse, pole, na puściany łan. Na traktorze jedzie Polek do Europy bram. Umiłowane braty, drogie siostry, obiecuję i u was będzie wkrótce raj. Będzie ta chodzić nago i będzie ta jeść jabłka. A i to nornice i myszy podobno sady spustoszyły. Ale po prostu w tym raju od czasu do czasu w tych sadach zaśpiewa nam Ryszard Rynkowski. Zaśpiewa on ci o posłach i posłach. Stopanek to marna wypłata, godziwie się nie da żyć. Zresztą człowiek chce zaznać świata, zamiast o świecie śnić. Najlepsze podobno przed nami, Brukseli nadchodzi czas. Więc spieszcie się z zasługami, ktoś może doceni was. Zagłupi na Sejm, zatępi na rząd. W wymowie nie zdarm, lecz zawsze ofiarni znajdą ciepły kąt. Nie kupi ich Sejm, ni Senat, ni Front. Na podbój Europy szykują się chłopy, zamiast iść pod stąd. Smutno się zrobiło jak po aferze w łódzkim pogotowiu, kiedy to skóry były ponoć tańsze niż w Skaryszewie. Ale ten optymizm niesie artysta dęsowy Stachurski!
Oczywiście drugi pewny fakt, zostać bardem świętokrzyskim najlepiej, a skoro o bardzie mowa jest takowy, przyjechał, proszę Państwa, wprost ze studia Radia Kielce Marek Fiałkowski. Dawaj, przebrał się specjalnie dla opiatowian. Stan tutaj, król polskich paradystów. Stasiu, Stasiu, Stasiu. Jeszcze wróci. Panie inżynierze, jedziemy, bo nie ma czasu. Dzień dobry Państwu. Dla wszystkich zakochanych. Rączki! Drogi stronę są, choć ci jestem drogi. Mały miejski panie, wieczorami płonę, choć wiem, że to nigdy nie zakładasz, nie. Kolejna piosenka, którą nazwałem wiele, wiele lat temu, Śni mi się USA, to jakby jest taka podpowiedź naszemu rządowi, aby wreszcie do Ameryki jeździć bez wiz. Panie inżynierze, dzień. Oho! Kto z nas będzie śpiewał? Oho! Padło mi dzisiaj do głowy, aby się szybko dorobić, skarpetę rozkruć na bilet, wizą w paszporcie powiedzieć goodbye. Zawodem jest Ameryka, Ameryka. Tam zawsze dużo się dzieje, Ameryka. Harują wszyscy jak ruchy, kasa się liczy, bo taki to kraj. W Polsce B, w Polsce B, w Polsce będę miał. W Polsce B, w Polsce B, witam was. W Polsce B, w Polsce B, będę miał. Spakuj mnie, zdjęcie daj, nie płacz, że pojadę sam. Heja! Śni mi się USA, się cieszę, I love you dolary i piesie, zieloną kartę mam.
za ocean. Na mnie już czekam, szwagier załatwi mi pracę, zarobię sobie na karę, pokorzy wiesi, że tutaj jest raj. Na zmianie będę robił, po nocach wciągał markety, do tego wódce niestety, i nim się kapnę, to minie już rok. Se będę miał, se bin, i tam was. Se będę miał, spakuj mnie, zręć się daj, nie płaczę, że pojadę sam. Śni mi się kłysa, się cieszę, I love you dolary i niesie zieloną kartę na jeden gminie. Polecę za ocean. Śni mi się kłysa, się cieszę, I love you dolary i niesie zieloną kartę na jeden gminie. Polecę za ocean. Niebawem będą mistrzostwa świata w piłce nożnej, a ponieważ jest przepiękna, wspaniała atmosfera, jarmark Nowatowski, to drodzy Państwo, przeżyjmy fragmencik. Rasiak strzelał. Drodzy Państwo, gościmy w studio, zaimprezowana konferencja prasowa znakomitych trenerów piłkarskich. Pierwszy fenomenalny, wspaniały. Dzięki niemu Polska była dwukrotnie w mistrzostwach świata w finałach. Pan sąsiad, zresztą na marginesie, pana Adama Małysza, znakomity Antoni Piachniczek. Panie Antoni, proszę powiedzieć troszeczkę o sobie, tak szybciutko. Ja bym chciał przede wszystkim powiedzieć, że Frankowski nie jedzie, bo kontuzjowany. Właśnie, chciałem o niego zapytać. No ale to za moich czasów taki piłkarz to nie jechał dlatego, że miał wodę w kolanie, cukier w kostkach i gorzołę w barku. Duże brawa, dziękujemy serdecznie. Kolejny nasz trener, znakomitość, będzie zresztą teraz ekspertem w telewizji publicznej przy każdym meczu. Znakomity Jacek Gmok, duże brawa. Jestem bardzo zmęczony. Przyleciałem niedawno z Grecji. Na piechotę przyleciałem, prawda? Powiem, że to no, na pewno piłka jest okrągła, znakomity trener, a korupcja jest jedna. No nie, to jest przeszłość. Panie trenerze, ja wiem, że pan to przygotowuje taką niespodziankę dla nas. Nie wiem, to będzie coś w rodzaju muzeum? A no tak, zakładamy muzeum, prawda, piłki nożnej. No i z tym na początku mamy shorty po Henryku Kasperczaku, mamy łękotkę lubańskiego, prawda, i mamy włosy po Grzegorzu Lasie. No to ja myślę, panie trenerze, że również gdzieś tam będzie taka piękna tablica, bo pan dostał kilka nagród takich znaczących. Ja otrzymałem dwie nagrody. Jedną za wystawienie dziadów na Mistrzostwach Świata w Argentynie, a drugą za szczęki. Duże brawa oczywiście. Panie trenerze, a jaki by pan skład proponował trenerowi Janasowi na mundial? No ja piszę tak, trener przede wszystkim Janas w bramce wystrychnął już Dudka. Jurka, wystrychnął Dudka. Teraz na pewno w obronie puści Bąka. Jacka. Oczywiście, Jacka Bąka. W pomocy najszybszy byłby Zając, ale gdzieś uciekł. Natomiast mamy jeszcze Milę. Mila. Właśnie, co z Milą? No Milę, mamy dwie Mile do wyjścia z grupy. No właśnie. Oczywiście mamy najostrzejszy, mamy atak. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili Janas powołał dwóch rezerwowych. Tak. I w ataku na mistrzostwach mają zagrać bardzo ostrzy zawodnicy. Tak. Leper z Giertychem.
No to mnie pan zaskoczył, myślę, że się wytasz. Tego ataku boi się cała Polska, bo nie boimy się powiedzieć, że teraz zaśpiewa specjalna wysłanniczka na nasz mundial. Ulubienica publiczności Opatowa, Ostrowca, Wąchocka, Koszalina, Warszawy. Całej Szkieletczyzny. Iwona Niedzielska! Dobra, witam Państwa bardzo serdecznie. Nie pada, to jest najważniejsze. Trochę zimno, ale mam nadzieję, że się rozgrzejemy razem wspólnie. Pierwsza piosenka, raz, dwa, trzy. Zatańcz ze mną. Miał twarz, jak ze złego snu, wszystko było źle, do chwili, kiedy przyszłam tu. I jeszcze troszkę wyżej tym mikrofonem. Troszkę głośniej. To był dzień, jak inny stąd, znowu przyszło mi stać nowo nie tą, w ręku kożuch był, tak gruby jak koc. To był marny dzień, od świtu po noc. Wreszcie nastał mrok, ja jestem tu i nagle w sercu mym zatrudnił ten bit, bo spotkałam cię i wiem teraz, że mój jutrzejszy dzień już nieźle zapowiada się. Zatańcz ze mną, ten taniec będzie nasz. Zatańcz ze mną, teraz okazję masz. Zatańcz ze mną, nie ma nic złego w tym. Zatańcz ze mną, chcę tego, zatańcz ze mną, dopóki płyta gra. Zatańcz ze mną, póki zabrawa tra. Zatańcz ze mną, niech rytm porywa nas. Zatańcz ze mną. Jak ze złego snu wszystko było źle, do chwili, kiedy przyszłam tu. Zatańcz ze mną, ten taniec będzie nasz. Zatańcz ze mną, teraz okazję masz. Zatańcz ze mną, nie ma nic złego w tym. Zatańcz ze mną, póki chcę tego. Zatańcz ze mną, dopóki płyta gra. Zatańcz ze mną, póki zapada. Dziękuję ślicznie.
bardzo serdecznie. Państwa również. Wszystkich znajomych i nieznajomych też. Bardzo mi miło dzisiaj przed Państwem występować, troszeczkę zaśpiewać piosenek. Ale nie będzie tego bardzo dużo, ponieważ czas nas goni, a ja bym chciała jeszcze raz do Państwa przyjechać, więc póki co jeszcze jedna piosenka. A piosenka będzie to na specjalne życzenie. Będzie to piosenka, bo niedawno był Dzień Matki, a więc na życzenie. Dla wszystkich mam, młodych, starszych, wszystkich. Nie zamyślaj się, mamo, na smutno, bo twój uśmiech potrzebny mi wciąż. Błogosław mi życie na jutro, bym wzrastała i nocą, i dnią. Nie zamyślaj się, jeszcze będą i wiosny, i lata, bliskie słońca, dalekie od łez. Na urodziny, na imieniny, kochana mamo, życzę ci, żeby ci zawsze starczyło siły, rozjaśniać wiarą. Na wieś. Chcę wyjechać na wieś, gdzie się zatrzyma w polu czas. Chcę nieruchomy zabieg zobaczyć swoją twarz. Chcę wyjechać na wieś, dojrzałe liśnie z drzewa rwać, w liniany piecu kupiec chleb. Ostać nie może raz. Czy jest jeszcze gdzieś prawdziwa ta wieś, wesoła, spokojna wieś, gdzie kisi się barszcz, gdzie w piątek na targ furmanką się rano gra.
się w piątek na targ, formalną się rano gra. Gdzie całe dwa dni i noce na bis, niejedno wesele trwa. Niech każdy jedzie tam, gdzie chce, a ja swoje ścieżki znam. Chcę wyjechać na wieś, dojrzały mi się nie trzeba dbać. W glinianym piecu piec chleb, a ostatni może zobaczysz stroje z dawnych lat. Ostatni może raz. I wszyscy klaszczemy. Chcemy jechać na wieś, gdzie się zatrzymają wolny czas. Chcę w nieruchomym stawie zobaczyć swoją twarz. Ostatni może raz, Dziękuję ślicznie. Teraz mi się marzy właściwie ta wieś, bo teraz mieszkam nad morzem. Także mi się marzy troszkę. Ale zmęczyłaś się, dziecko drogie. Czemu? Ja się zmęczyłam. Taka publiczność to się człowiek nie męczy. A ty co tutaj robisz, że tak powiem? Jak to co? No nie wiem właśnie. Dzień dobry Państwu. No. Drodzy Państwo, tak się tutaj wciąłem, bo widzę, że jest fajnie. No, to kiedyś z Iwanką pracowaliśmy w sympatycznym zespole, który nazywał się Arianie. I do tej pory ten zespół trwa. I chcemy teraz wykonać dwie piosenki z repertuaru tego zespołu. A pierwszą, która nosi tytuł Lubinowa Miłość, chcemy zadedykować z głębi serca z najlepszymi życzeniami pani burmistrz miasta i gminy, pani Krystynie Kielisz, za to, że nas zaprosiła. Dziękujemy serdecznie i życzymy wszystkiego najlepszego. Jedziemy, panie inżynierze, Lubinowa Miłość. Kto zna, to śpiewa. Dobra. Troszkę głośniej, bo ja już nie słyszę w tym wieku. Chodź tu bliżej. O! Wszyscy klaszczą. Przyszedł do wsi białą drogą, co się wiła polem, drogą habrem, wyszywaną zdobionką kolem. Przyszedł dym, zebrały sady słońcem i owocem, gdy świerszczami głośno grały wieczory i noce. Łączki na górę i... A Lubinie, pachnący Lubinie, przyrzekał dziewczynie, przysięgał dziewczynie, że miłość ta nigdy nie minie. Przyrzekał dziewczynie, przysięgał dziewczynie, ta miłość nie gubi pachnąca, gorąca od słońca, Lubinem kwitnąca, że miłość ta nigdy nie minie. Przyrzekał dziewczynie, przysięgał dziewczynie. Już znikły zboża, zaorali Lubin, liście sad, jak złote pióra ostatnie pogubił. Odszedł ze wsi białą drogą wśród pożółkłych ściernisk, łowię czorną, ślady zasnuł pochmurny październik. Śpiewamy! A Lubinie, pachnący Lubinie, przyrzekał dziewczynie, przysięgał dziewczynie, że miłość ta nigdy nie minie. Przyrzekał dziewczynie, przysięgał dziewczynie, ta miłość jak Lubin pachnąca, gorąca od słońca, Lubinem kwitnąca, że miłość
musisz się trochę poruszać, bo się słabo ruszasz, wiesz? Prawda? Nie tańczy w ogóle. Teraz będę się ruszać. Dobrze, bo piosenka jest taka do dobrego poruszania się. Piosenka nazywa się Niewyspana i dedykujemy ją wszystkim paniom. Uśmiecham się i chcę całować cię dzień cały. Naprawdę? Całować cię dzień trwały. Całować by się śmiały przepiękne oczy te. A teraz będzie zmiana i będziesz całowana. Nie będziesz całowana tysiąc lat. Ja będę cię całował, a ty ja to królował. Rozkażesz, by wirował cały świat. Pocałuj mnie za puszkiem. Oho. Pocałuj mocnym duszkiem. Przyjemność, no. Pocałuj tę nóżkę. Aha. No nikt nie widzi nas. Ocałuj mnie bez lęku, za tą dozą wdzięku, a potem jeszcze raz. A może dwa? A teraz będzie zmiana. Ja będę całowana. Ja będę całowana. Tysiąc lat. Rączki do góry. Ty będziesz mnie całował. Tego nie panie. Całuję pod serduszkiem, całuję w lewą nóżkę, a potem idzie raz. Całuję cię w ucieku, całuję cię bez lęku, za drobną dozą wdzięku, a potem jeszcze raz. A teraz będziesz rana i będziesz całowana. Ja będę cię całował, a nie jako królowa. Rozkażesz, by wirował cały świat. A teraz będzie zmiana i będziesz całowana. I będziesz całowana. Ja będę cię całował, a ty jako królowa rozkażesz, by wirował cały świat. Dziękujemy. Z państwa teraz król polskich parodystów. Stan tutaj, chodź tutaj! Duże brawa! Brawo, brawo, Iwona Niedzielska, Marek Kwiałkowski, szanowni państwo, co za przeboje były! A pamiętacie przeboje z ubiegłego roku? Jakież były cudowne w Opolu przeboje! Na przykład zespół Wilki śpiewał tak. Od tego trzeba zacząć, że leżę, bo upiłem się. Niewiele pamiętam, chyba już po święta. Piję, bo chcę, piję, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie, to i tak pić mi się chce. Jakie głupoty, no poważnie. Iwan i Delfin zaczął śpiewać. I tylko czarne myśli, że teraz pomogą.
mnie przyszli wsadzić mnie. Chyba za to, że tak śpiewa. Nie, absolutnie. Oczywiście wielki przebój zespołu Kombi. Odśpiewali posłowie, ci nowo wybrani posłowie. W swoich ławach zasiedli, złapali się za ręce i zaśpiewali przebój Kombi. Każde posiedzenie ma swój sens, a nasze nie. Nie ma. Naprawdę, nie ma sens. Oczywiście sensację wzbudził pojedynek dwóch blondynek, Dody i Mandaryny. Mandaryna śpiewała One, two, three, forever. Ja od Dody lepiej śpiewam. A Doda jej odśpiewuje. Masz dosyć biust, lecz gdzie się podział mózg? Takie głupoty, te wszystkie głupoty ja sobie nagrałem na płytę, zatytułowałem Jaja Tutaja. Moja najnowsza płyta, promocyjna cena, będzie na sprzedaży tu po lewej stronie, zapraszam serdecznie. No ale oczywiście nikt nie przebił Michała Wiśniewskiego na poprzedniej Eurowizji, który śpiewał polsko-niemiecki hymn. Żadnych granic, żadnych bram, ty Helmucie dawaj auto, nie bądź cham. Tyle tego złomu z Niemiec pościągali. Ale proszę Państwa, różne przeboje naprawdę były różne. Natomiast różnie politycy mówili. Na przykład politycy ostatnio zaczęli nie tylko mówić o polityce, ale o seksie. Pierwszy taki odważny w Opatowie zabierze głos święty generał Jaruzelski. Obywatelki, obywatele, każdy czołg ma lufę. Są różne kalibry. Ale jako żołnierz wiem, że nie długość się liczy, ale celność i zwrotność maszyny. Najważniejsza jest taktyka. Oblężenie należy prowadzić konsekwentnie. Odciąć tyły, zdjąć straże i przystąpić do pacyfikacji zdobytych rubieży. Stan wojenny w łóżku. Kolejny odważny. Prosto z Gdańska, Lech Wałęsa. Proszę pana, ja z siekierką latał nie będę. Nie jeden płot przeskoczyłem, ale kiedy kobieta mówi nie chcę, to ja muszę. Ale najpierw wykręcam korki, bo może kopnąć. A potem robię trochę wojny na górze i na dole. Z przodu i z tyłu. Daję dużo pluralizmu i dostaję jobla, Nobla. Wywód na temat seksu zakończy w Opatowie profesor Bronisław Geremek. Proszę Państwa, dużo jeździłem po świecie i widziałem, że co kraj to obyczaj. I tak oto w Rosji kobiety bez pół litra nie rozbierzesz. Włosi mają stosunki raczej mafijne. Japończycy ponoć szybko idą w kimono. A Czeszki lubią laskę. Jak wiadomo, Anglicy z powodu mgły uprawiają miłość po omacku. A Szkoci są w tym bardzo oszczędni. Wiemy również, że Szwajcarzy robią to z zegarkiem w ręku. Natomiast Amerykanie najchętniej sypiają z własnym prezydentem. Nasuwa się pytanie, jak to wygląda w naszym kraju, w Polsce. Otóż wydaje mi się, że względem wychowania seksualnego to nam tylko lekcja religii została. Oj, została, została. Mnie nie pozostało natomiast nic innego, jak zaprezentować Państwu mini koncert życzeń, a pierwsze życzenia napłynęły dla pani Renaty Beger wraz z furą owsa po dożynkach. Piosenkę dla pani, a szczególnie o pani, zaśpiewa słynna grupa Baim. Kocham się z byle kim i byle gdzie. Wokół mam chytry plan. Tak bardzo kocham się. Naga prawda kręci mnie. Więc mój plan
radzę wam. Widziałem gał, co wybrałem, więc niech się nie dziwią, że dziś rządzić chcę. Myśli i słowa, by znowu budować sexy Sejm. Nowy sexy Sejm. Tańce na róże, kadencje na dłużej, to Reni plan. Kocham się. To się, proszę państwa, dzieje. Jakie tu fajne piosenki są. Mamy kolejną fajną piosenkę. Mianowicie ostatnio pan senator Krzysztof Cugowski zawiesił swoją działalność i zaśpiewa swoją na tą okoliczność piosenkę właśnie z grupą Budka Suflera. Sobota, wieczór, najlepszy czas, najlepszy czas. Czas, by się zabawić na konto mas, na konto mas, na konto mas. Czemu tylko właśnie ja gapię się przez okno? Czemu w oknie stoję sam, nic nie widząc tam? Każdy kogoś ma, poszukiwał wokalistki, jest, znalazł, sensacyjnie zgłosiła się, proszę państwa, była prezydentowa pani Jolanta Kwaśniewska i w tej chwili będzie przed państwem wieczór, a właściwie taniec z gwizdami. Blue Café! Świat gwiazdki
Dziękujemy serdecznie. Śpiewali dla nas Iwona Niedzielska. Iwona Niedzielska, może dojdzie. Znakomity artysta, król artystów, stan tutaj. Dziękujemy serdecznie pani burmistrz miasta i gminy, pani Krystynie Kielisz za zaproszenie, jak również dyrektorowi Domu Kultury, panu Zdzisławowi Staniszewskiemu. Brawo dla wszystkich ludzi! Wszyscy wstajemy ze sobą. Marek Białkowski śpiewa! Wszyscy wstajemy, wstajemy, wstajemy i śpiewamy! Święto wszystkie, jakie cudne, że jest taki drugi kraj. Tu przeżyjesz chwile cudne, tu przeżyjesz życia naj. Święto wszystkie, ten odwisły aż do gór. Tutaj miłość znajdę radzie, Szeronskiemu Szumiku, Szeronskiemu Szumiku, Szeronskiemu Szumiku. Dziękujemy serdecznie. Iwona Niedzielska, Skarpetal, Marek Białkowski. Proszę państwa, jeszcze raz wielkie brawa. Iwona Niedzielska. Stan tutaj. I Marek Białkowski. Proszę państwa, jak już państwo zauważyli, jednym z patronów dzisiejszego jarmarku opatowskiego jest Radio Kielce. I Radio Kielce przygotowało dla nas małą niespodziankę. Ja chcę zaprosić na scenę panią burmistrz miasta i gminy Opatów Krystynę Kielisz. Wielkie brawa. Zapraszam także trzy osoby. Niech to będzie trzech przedstawicieli młodzieży do konkursu. Konkurs naprawdę jest o wiele łatwiejszy niż ten poprzedni. Nie trzeba śpiewać, od razu mówię. Zapraszam trzy osoby na scenę. Mamy już trzech chłopaków, pani burmistrz z nagrodami. Chyba jest, nas chyba gdzieś jest. Więc tak, przechodzimy do konkursu. Mam do was pytania. Bardzo proste. Przedstawicie się najpierw. Jak macie na imię? Dawid. Damian. Adam. Adam, który śpiewał już dzisiaj, ale to chyba nic nie szkodzi. Więc tak. Pierwsze pytanie. Masz do wyboru. Pierwsze, drugie czy trzecie? Drugie. Drugie. Która z wybranych osób jest dziennikarzem Radia Kielce? I masz odpowiednie podpunkty. Podpunkt A. Jest to Monika Olejnik. Podpunkt B. Marzena Sobala. I podpunkt C. Justyna Pochankę. C. Niestety to jest zła odpowiedź.
ale dziękujemy brawami. Prawidłowa odpowiedź to oczywiście B, Marzena Sobala. Pytanie numer 1 czy 2? 1. Pytanie numer 1. Ile lat działa Radio Kielce? A. 25, B. 52, czy C. 152? B. Bardzo dobrze, to jest poprawna odpowiedź. Wielkie brawa. Pani burmistrz już wręcza nagrodę. Nie ma pierwszego miejsca. I ostatnie, zostało ci pytanie. To jest nagroda pocieszenia oczywiście. Który z programów jest sztandarowym programem Radia Kielce? I odpowiedź A. Linia specjalna. Odpowiedź B. Sygnały dnia. Czy odpowiedź C. Aktualności dnia? B. No niestety to nie jest poprawna odpowiedź. Aktualności dnia codziennie o 5.05 i o godzinie 16.00. Ale nagroda pocieszenia. Wielkie brawa. Dziękujemy pani burmistrz. Dziękujemy panu dyrektorowi i dziękujemy naszym fundatorom.
śmiem, ja się widzę.